czasach Jezusa zło w ludziach brało się z własnych namiętności, pokus świata i szatana. Ale nie miało ono społecznego programu zniszczenia całych narodów. Kłamstwo nie miało takiego wymiaru zaprogramowanej manipulacji jak obecnie. Jezus przemawiał do ludzi, odwołując się do ich wnętrz słowem prawdy, i apostolowie, i następni. I mówił do nich jak dobry pasterz i oddał życie za ludzi. Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. One go znają i idą za nim. I mają życie w obfitości. Lecz wielu było takich, którzy chcieli zająć miejsce pasterza, aby mieć dostęp do owiec. Lecz to byli najemnicy, to byli jak wilcy w owczych skórach. Wilk zaś może zmienić skórę, ale nie obyczaje. I tak do dziś zostało, że wielu chętnych, by być przywódcami rozmaitego stada, chce mieć rząd dusz, aby dać im pierwsze miejsce i pozwolić się wwodzić na wywyższenie ich i bezkarność. Dobry pasterz Jezus daje swoje życie na ożywienie umiłowanych, aby mieli życie Boże w sobie i uświęcili się. Ci zaś, którzy są fałszerzami pasterskiej funkcji, wchodzą między ludzi, by mieć rząd dusz, ale nie troszczą się o dobro najwyższe. Dobro najwyższe. Tylko ten może być Twoim pasterzem, kto jest dobrym pasterzem, a dobrym pasterzem jest ten, kto troszczy się o dobro Twoje najwyższe. Dobro najwyższe. Co to jest? Ja całe życie kapłańskie pytam ludzi o ich dobro najwyższe. I tematu nie wyczerpałem. Może 1, może 2% ludzi identyfikuje, co jest ich dobrem najwyższym. Poza tym wiele innych rzekomych dóbr zaprząta ludzki umysł i uwagę, grając rolę dobra najwyższego, a dobrem najwyższym nie jest. Cóż bowiem może być dobrem najwyższym człowieka? My się tu spotykamy dla dobra najwyższego. A ono nie jest zbyt popularne ani modne. Nie ma wyścigów po dobro najwyższe. Jezus, gdy przychodzi do Ciebie, to dla dobra najwyższego, Twojego najwyższego dobra. W życiu społecznym jest wielu takich, którzy chcą być jako pasterze. I teraz jest pytanie, komu Ty pozwalasz się prowadzić? Komu dajesz pasterskość nad sobą? Bo teraz jest czas prawdy.
Teraz jest czas prawdy i czas wyboru. Jak źle wybierzesz, to będziesz klął i utuskiwał na swój naiwny los. Przede wszystkim twoim pasterzem jest Chrystus i prawda Jego, która jest logiczna i rozumna. Jeżeli poddany będziesz łasce i prawdzie, to jesteś uratowany. Jeżeli nie jesteś poddany łasce i prawdzie, to używanie twojej wolności będzie nierozumne i nieukierunkowane na dobro najwyższe, tylko na najbardziej silny egoizm w chwili bieżącej. Więc czego będziesz poszukiwaczem? Będziesz poszukiwaczem rozkoszy, która jest w zasięgu ręki teraz. Będziesz wtedy zgubicielem swoim. Bo jeśli twoje rozeznanie jest błędne, czyli nierozumne, to w zakłamaniu swoim będziesz pierwszym wrogiem własnego życiorysu. Jak się pomylisz, to daj Boże, żeby nie ze skutkiem nieodwracalnym. Żebyś się jeszcze jednak opamiętał, przejrzał na oczy. Tak łatwo bowiem funkcję pasterską oddajesz kłamcom albo własnemu egoizmowi, manipulatorom, złodziejom i tym, którzy ręce sobie w cudzej krwi wymaczali, a udają przyjaciół. Oni od czasu do czasu potrzebują twojej naiwności. Łzy bowiem zostawią tobie. Potrzebują, byś dał się pograć. Bezradność twoja bowiem później zostanie z tobą. Jak człowiek nie jest Boży, to jest i nieludzki. I wtedy jest tragedią dla siebie i dla innych. Więc znowu wchodzimy w czas, kiedy pozoranci urządzają między sobą konkurs piękności, aby się dać nabrać i zagłosować na najlepszego kłamcę. Więc trzeba się modlić o rozum dla siebie, żebyś, gdy przyjdzie oddać głos, dobrze wybrał. Żyjesz bowiem na polskim terenie etnicznym, który powoli zamienia się w Żydoland. Jeśli utracisz tożsamość syna, córki, Boga z powodu upodabniania się do gazecianych oczekiwań i tego, co ci masowe media wydrukują w umysł, to będziesz ofiarą siebie samego. I wtedy będziesz chodzić za ślepym przewodnikiem, który sam nie wie, gdzie jest i nigdzie cię nie zaprowadzi, z wyjątkiem do tego być zgubą dla siebie samego. Jeśli się nie nawrócisz na wiarę i rozum, to będziesz niebezpieczny dla siebie i dla tych, którzy ci zaufają, a nawet oddadzą się tobie, wydadzą się za ciebie i będą z tobą jedno.
biada człowiekowi, który wydaje swój los w ręce człowieka próżnego, pysznego, wyniosłego. Zguba jego jest pewna. Jeśli się nie nawrócisz, to i tobie przypadająca rola, tobie, twojej pasterskości wedle tych, których masz kochać, będzie tragiczną rolą. Bo chcąc dobrze, wiele uczynisz złego. Najwyższym więc dobrem twoim jest nie, użyję łódzkiego wyrażenia, trzepanie kasy, tylko najwyższym twoim dobrem jest bycie przed Bogiem we wdzięczności i adoracji, w posłuszeństwie woli Bożej. Żyjesz bowiem w pokoleniu, gdzie Chrystusa dobrego pasterza mało kto słucha, ale za podpowiadaczami dziejów pójdzie wielu. Egoizm bowiem jest dzisiaj bardzo pożądany i atrakcyjny. I pod pozorem dobra, bo to przecież trzeba się jakoś urządzić i odnaleźć, zaangażuje się całościowo w zgubę własną i twoich najbliższych. Módl się o miłosierdzie, byś nie był tchórzem i leniem, pełnym zniechęcenia i rezygnacji. Módl się o to, by ci nie wystarczyła ulga w chwili bieżącej, byś nie uciekał od trudu krzyża, od niewygody. Módl się o to, byś nie szukał rozkoszy samouwielbienia i pochlebstw cudzych. Módl się o przynależność do Boga, abyś nie szukał niczego więcej ponad Niego. Gdy bowiem człowiek siebie samego zakłamie i zasmakuje we własnej niewoli, trudno będzie go zwrócić ku Panu Bogu. Niewolnikiem bowiem jest ten, kto własnych kajdan pilnuje. I wielu jest takich. Trzeba sprawdzić więc co jakiś czas, na ile oprawca twój jeszcze cię akceptuje. Trzeba więc co pewien czas wypowiedzieć jakieś pochlebstwo pod Niego, pod Jego adresem, oddać Mu niemalże boski hołd, podlizać się, zyskać chwilową akceptację i jałowe poczucie bezpieczeństwa, przypilnować swojego codziennego spokoju, by nie żyć w zagrożeniu od prawdy i od sprawiedliwości. Po pewnym bowiem czasie to, co Boże, staje się największym wrogiem człowieka zakłamanego. Znać dobrego pasterza oznacza być z nim i doświadczać go. Nie o nim wiedzieć, gdzie jest, tylko doświadczać go tak, jak doświadczasz chleba w ustach, gdy go spożywasz. Bo gdy się świat rozrośnie w oczach twoich i wyolbrzymieje, to popadniesz w zachwyt. I w nim zastygniesz. Już więcej niczego nie będziesz potrzebować.
bowiem stygnąca chwila fałszywej adoracji świata niestety może wystarczyć. A świat jest zmrożonym trupem. I dopóki tego nie zauważysz, nie będziesz szukać Boga, aby ocalić siebie. Więc co jest najważniejsze? Dla ciebie jako grzesznika najważniejsza jest twoja racja, która jest uzasadniona i obroniona. I wokół niej, jak wokół programu, może się kręcić twoje życie. No kto ma rację? Mąż czy żona? Rodzice czy dzieci? No kto ma rację? No. Stabilizacja domowa? Przeciętny dostatek? Wolność od chorób? Brak rodzinnego koszmaru? Przeżycie do wieczora we względnej stabilizacji? A czy jednak te i inne sprawy nie zajmują miejsca dobra najwyższego? Wtedy okazuje się, że świat jest twoim dobrym pasterzem. Słuchasz go dokładnie, jak tak zwanych wiadomości w dzienniku telewizyjnym. Wiadomości. Prawda tam taka, na ile się pomylą w kłamaniu. Jedyną prawdą jest Bóg. A wszystko, co od świata pochodzi, nie jest od Boga. Świat nie jest wyrazicielem Boga. No cóż chodziło Bolesławowi Śmiałemu? O siebie. Ludzi traktował jak przedmioty. Gdy wprowadzał księcia na tron kijowski, przedstawiał go narodowi, to przy tych ludziach jeszcze wyszarpał go za brodę dla pohańbienia, dla kpiny. Taki był mądry Bolesław Śmiały. Po to, żeby tam tego pogrążyć w upokorzeniu. To po co go na tron książęcy wprowadzał? Ano, pycha aż do ubóstwienia. Tak już granic nie było w wyobraźni i w obyczajach, który na wszystko sobie mógł pozwolić. Im bardziej będziesz potulnym tchórzem, tym bardziej będą tobą poniewierać ci, którzy nie są z Boga, ale którzy są nad tobą. A nad tobą ma być kto? Nad tobą ma być Pan Bóg. A wszyscy inni uchodzący za przywódców mają być dla ciebie. Dla twojego dobra najwyższego. Nie dla spełnienia zachcianek twojego egoizmu. Większość nie ma racji. Demokracja to jest taki wyraz obcy, którego nikt prawie nie rozumie. Jest od diabła. Rządzić ma prawda. I sługa prawdy. Więcej nie potrzeba. Im bardziej będziesz lizać stopy swoich oprawców, tym bardziej będziesz płakać na swój zapłakany los. Dlaczego w Polsce jest tak głupio? Bo Polacy stali się narodem tchórzy i leniów. Z tchórzem da się wszystko zrobić. A od leniwego nie można niczego wymagać. Dostanie trochę propagandowej papki.
chemicznego jadła, zaproponują mu kredyt na odwróconą hipotekę i eutanazję, przepraszam, utylizację, jak przyjdzie czas. Czym się różni na przykład w Holandii eutanazja od utylizacji? Niczym. Już u nich niczym. Najpierw stracili prawdę, godność, odwagę i stali się potworami. Przestali być narodem. Stali się społecznością konsumentów. Jedzą wszystko i wydalają wszystko. To po co żyć? To nie są najbardziej nieekologiczni. To w imię tej ekologii wykańczają się. Bowiem ci, którzy weszli w rolę pasterzy, wymyślili, że na Ziemi ma być tylko 500 milionów ludzi. Polaków 15 milionów. To są fakty, o których się głośno nie mówi. I dlatego trzeba ludzi uczynić niewolnikami własnych zmysłów, aby nie myśleli, aby byli łatwi i bezpieczni, aby dało się z nimi zrobić wszystko, aby się oglądali na tak zwaną większość i byli wyrościelani głupoty bezmyślności tłumu. A co Pan Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie? Pan Bóg mówi. Ostatnio powiedział dosyć mocno. W Łodzi oczywiście, jak zwykle Boże wieści dochodzą najpóźniej, najsłabiej, to Łódź niczego prawie nie zauważyła. Ale ostatnio Pan Bóg powiedział mocno. Dlatego na rządzących przed strach. Bo może za 2 miesiące naród się nie pomyli. Może się nie pomyli. Może się naród odrodzi. Więc trzeba się modlić. Złodziej od koryta odstawić. I odbudować siebie. Relacje z Panem Bogiem. W poszukiwaniu dobra najwyższego. Już w ramach konkursu piękności, którzy gardłowali przeciwko życiu, rodzinie i wszelkiej świętości, lezą do kościoła, nawet przyjmują świętokradztwo komunię. To tego wymaga PR tak zwany. Twoim pasterzem będzie Pan Bóg. Na innych się nie oglądaj, bo możesz ich już nigdy nie mieć. Dobry pasterz bowiem oddaje życie za owce swoje. Pokaż mi, kto chce oddać życie w tym kraju za owce swoje. Najpierw trzeba spojrzeć w rankingi, żeby się nie narazić i nie stracić rzekomej większości. W Łodzi rzekoma większość katolicka to już jest 12%. Ładna większość, nie? 12, nawet 15 czasem. To jest tak zwana większość. Od prawdy można wręcz umrzeć. Dlatego trzeba się jej strzec, żeby jeszcze pożyć. No to jeszcze niektórzy żyją, bo się nie zetknęli z prawdą, która by zabiła ich zakłamane życie. Módl się o mądrość, gdzie odzyskał swoją indywidualność. Przestał się kajać przed możnymi. Nie uśmiechał się do szyderców,
lizusów, pochlebców, którzy potrzebują Twojej akceptacji, sami bowiem są workami tchórzostwa. Wtedy, jako mądry przy pasterzu, upodobnisz się do Niego i wypełnisz swą rolę i komuś innemu dasz umocnienie w drodze do Boga. Skończyły się czasy przeczekiwania. Już nie ma na co czekać. Titanik, na którym jesteś, już się topi. Doczesności swojej na pewno nie uratujesz. Ale możesz uratować siebie przed Bogiem. Mówcie więc o istotę sprawy. Tylko o to.